Historia getta warszawskiego rozpoczyna się w roku 1940. W kwietniu powstają pierwsze odcinki muru oddzielającego je od tak zwanej strony aryjskiej, a 16 listopada następuje ostateczne zamknięcie terenu getta. Obszar zagrożony tyfusem. To w ten sposób okupacyjne władze niemieckie nazwą teren, który wkrótce stanie się gettem. Jego celem jest odseparowanie Żydów od reszty społeczeństwa. Już wcześniej, pod koniec 1939 roku, represje obejmą nakaz noszenia przez Żydów opasek z gwiazdą Dawida oraz prac przymusowych. Granice getta będą się zmieniać. Symbolicznym miejscem jest skrzyżowanie ulic Chłodnej i Żelaznej. To tu znajdował się drewniany most łączący tzw. duże i małe getto. Dziś przypomina o nim ta konstrukcja. A kamienica przy Chłodnej 25 jest niemym świadkiem tamtych czasów. W utworzonej przez władze niemieckie tzw. żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej na obszarze 3 km kwadratowych stłoczonych zostaje początkowo około 400 tysięcy, a ostatecznie 450 tysięcy osób. Epidemie chorób zakaźnych i głód stają się przyczyną wysokiej śmiertelności. Do połowy 1942 roku w getcie umiera około 90 tysięcy osób. Gmina żydowska prowadzi rozmaite instytucje charytatywne. Działa też żydowska samopomoc społeczna, ale śmiertelność w getcie mimo tego utrzymuje się na wysokim poziomie. Do szpitala dzieci nie przychodzą już po ratunek. Przychodzą umrzeć, żeby nie na ulicy, żeby nie na bruku, żeby nie pod nogami przechodniów, ale po ludzku, na łóżku. Pisze Adina Blady-Schweiger, lekarka z żydowskiego szpitala Bersonów i Baumanów. Jesienią 1941 roku gubernator Hans Frank wprowadza na obszarze generalnego gubernatorstwa karę śmierci za opuszczanie getta, a także karę śmierci dla tych, którzy udzielają pomocy Żydom przebywającym poza gettem. W ramach tzw. akcji Reinhardt 22 lipca 1942 roku Niemcy rozpoczynają wywózkę Żydów z getta warszawskiego do obozu zagłady w Treblince. W tym rejonie latem 1942 roku znajduje się żydowski sierociniec. Przeklęte kłębowisko Umszlagu, gdzie ludzie wiją się w masowej agonii i ten krzyk ciągły, bezustanny chleba, wody, wspomina Adina Blady-Schweiger, lekarka z getta. Dzieci wraz ze swoimi opiekunami, Januszem Korczakiem oraz Stefanią Wilczyńską, podzielą los 250 tysięcy Żydów, którzy z warszawskiej stacji przewodnikowej Umszlagplatz zostaną w bydlęcych wagonach wywiezieni na śmierć w komorach gazowych. Żydzi zaczynają sobie zdawać sprawę, że z getta można trafić tylko na śmierć w obozie. Dlatego w styczniu 1943 roku, kiedy rozpoczyna się ostateczna likwidacja getta, żydowskie organizacje bojowe odpowiadają ogniem. W rezultacie czterodniowych walk likwidacja getta zostaje odroczona. Ostateczne starcie przyjdzie w kwietniu. Złapali nas z samego początku i zawieźli na Umszlagplatz. Żeśmy siedzieli z rodziną, ojciec, matka, brat. Tłum tam siedział na tym dziedzińcu. Nawet na Umszlagplatzu przejawiało się chęć jakoś obrony. Ludzie chcieli żyć przecież.